No i tak jak mówiłam, porównujemy sobie dwa dania. SFD, Altrution. Tutaj to ma wagowo 420, a tutaj to ma ile? 300. No to dobrze, widziałam, że jest znacząca różnica. Wezmę jeszcze inny. No też ma 300. Nie chcę być inaczej, 300 ma. Czyli jest mniej więcej taka różnica. Patrzymy, kto to w ogóle robi. Ta firma robi tu. Czyli widzicie, kto to robi. Jedna i ta sama firma, dwa inne wagowo produkty. No trochę słabo, no ale no dobra. Niech tak będzie, że tak jest. Znaczy właśnie tak jak mówiłam, fajne jest to w tych daniach, że macie tutaj kaloryczność, co ile kalorii ma. Na drugiej stronie, jak obrócicie, no wszystko macie, więc to jest mega fajne i przede wszystkim bardzo, bardzo mega wygodne. Tu jeszcze macie, jak możecie sobie to przyrządzić, czy w kuchence, czy w naczyniu z wodą, czy na patelce. Ja zawsze wybieram opcję tutaj na patelce i uwierzcie, że to szybciej niż 10 minut się robi. Ja tylko podgrzewam. To 10 minut, jak ja bym podgrzewała to 10 minut, to chyba by się zdążyło spalić, nawet mieszając, więc mega fajne rozwiązania. Co dzisiaj? Myślę, czy nie zrobić sobie tego sosu musztardowego, bo na takie właśnie, tak na takie coś właśnie mam ochotę. Poziom ostrości tutaj możecie zaglądać, bądź nie możecie. To faktycznie ten Mexicano to jest takie, przynajmniej jak na moje kubki smakowe, to jest po prostu no dosyć mocne. Mocne, bo ja mało co jem ostrych rzeczy, więc dla mnie jest to osobiście troszkę ostre. Dla kogoś, kto lubi ostre rzeczy, jak najbardziej spoko. Tutaj tej papryczki naprawdę nie czuć. Tu bardziej właśnie takie, wydaje mi się, że to jest pokazane ze względu, że to jest musztardowe, więc tak. No i tutaj macie kaloryczność tego produktu. A piszcie na dole w komentarzu, czy podobają Wam się filmiki, właśnie jak w filmikach są umieszczone napisy. Oczywiście te napisy można w prawym górnym Waszym rogu wyłączyć, jak komuś przeszkadzają, ale wydaje mi się, że to jest fajna, fajna opcja po prostu, że mogą wszyscy oglądać, osoby głuchoniemy i osoby, które po prostu mają ochotę oglądać z napisami, więc wydaje mi się, że to jest spoko sprawa. Piszcie na dole, co o tym myślicie, bo mi się wydaje, że to jest jak najbardziej fajna opcja. Upały przyszły, zapas picia zrobiony. Nie wiem po co, na co, dlaczego, no ale zrobiony. Zaczęłam sobie z powrotem kupować muszyniankę ze względu na to, no, że teraz będę więcej znowu trenować, a ona po prostu ma jak najbardziej spoko skład. Już Wam pokazuję, jaki to jest mniej więcej skład dla osób zainteresowanych oczywiście. Tu macie skład, więc jest naprawdę jak najbardziej spoko jeszcze właśnie podczas treningów, aczkolwiek też jest taka zwykła woda niegazowana i Arizonka na takie cieplejsze dni. Staram się już teraz w ogóle Pepsi nie pić, ewentualnie właśnie taką Arizonkę. Ona se stoi, ale to nie jest powiedziane, że ją zaraz wypiję, ona po prostu może być, że nawet będzie się stała z miesiąc, półtora i dalej nie będzie ruszona, bo raczej staram się pić w takie ciepłe dni wodę, aczkolwiek co nie zmienia faktu, że Arizonka się też pojawia. A jaki u was jest najbardziej wasz ulubiony smak Arizonki? Bo według mnie, jak już wiecie, ten smak uwielbiam. A teraz jeszcze w Aktionku, jakby ktoś był zainteresowany, jest tańsza. Ona normalnie kosztuje 3,40 chyba 9, a teraz jest za 2,95. Czyli promocja jak najbardziej spoko na takie ciepłe dni. Próbuję siebie zmusić, żeby zacząć te filmiki montować na laptopie, ze względu na to, że jak na laptopie będę te filmiki montować, to po prostu ta jakość będzie dużo lepsza, bo to będzie w jakości HD. Teraz to jest ta jakość 720 czy 70, 750, tak dobrze pamiętam. No muszę się przymusić naprawdę, bo kurczę, mam fajne programy do montowania, ale po prostu muszę siąść i się nauczyć montować, bo to są naprawdę mega nowe programy. No ale trzeba chcieć, a po prostu tu ten program na tablecie mam obcykany, cyk, 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 cyk i chwila, moment, jest zmontowany ten filmik, więc no będę musiała się troszkę przymusić do tego, ale teraz naprawdę będzie ciężko, mam tyle
sobie wzięłam godzin na siłowni, bo to teraz pomału zaczyna się okres wakacyjny i nabrałam tych trochę zastępstw. No, nie powiem, że nie, bo nabrałam i będzie ciężkie. Myślę, 2 miesiące będą naprawdę ciężkie. Zaraz, a kogo tu mamy? Wakacje na Bali? A jak? Zgadza się. Jak... Jesteśmy już po spacerze i jak tam? Może być. Opalenizna będzie? Nie wiem, zobaczymy, jest mi cholernie gorąco. To mi też jest gorąco. Ja chyba zaraz wskakuję pod zimny prysznic. Ale to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Ale mam tak czarne stopy przez ten kurz. Powiem ci szczerze, że brakowało tu chyba takiego miejsca, żeby faktycznie wejść, zmoczyć się i dalej. Czeka ważka. Ale się rozmnożyłaś. Czeka ważka. Super. Lubię schodzisz? Dobra, więc lecimy do domu. Około ilu będzie stopni? Jak ja wychodziłam z domu, to było 30. 3. Ja mi tu 29, a mamy którą godzinę? Którą mamy godzinę? Czekaj, zaktualizuję. Żeby była taka 12 za 4-6 minut. Za 6 minut 12, a jest... I to mi pokazuje 31 stopni. 31 stopni w cieniu. W cieniu, czyli to może być około 40 w słońcu. Już jestem z powrotem w domu, w naszej ciemnej komnacie, pozasłaniane, fajnie chłodno, jeszcze wiatraczek chodzi, więc jest naprawdę chłodno. Na dworze jest teraz 36,5 stopni. Wow! Jest tak... ciepło. To jest oczywiście temperatura w cieniu u nas w Opolu. Idę zaraz sobie butki przemyć. W ogóle sama cała wskakuje do wody. Tu jeszcze specjalnie taki materac dałam, żeby zasłaniać okno, żeby było jeszcze chłodniej. Butki, stopy muszę umyć. W ogóle z całą muszę się wykąpać, bo normalnie nogi szare. Zaraz się wykąpię, ale oprócz tego zaraz po opalaniu używam sobie tego typu spray. Jest mega spoko. On był kupiony w Lidlu. W Lidlu mega fajnie łagodzi, a czuję, że po prostu ramiona trochę z wczoraj nie pieką i no dzisiaj też się troszkę dopaliły. Twarz zaraz też posmaruję, tylko muszę się wykąpać, jeszcze buty wystawić, żeby się wysuszyły. A teraz jest pogoda idealna, żeby robić pranie, bo jest po prostu mega ciepło.